dzieje? Co się dzieje? O co tu chodzi? Skończyliśmy przeprawę przez Wielkie Pustkowia i dotarliśmy na wybrzeże w końcu. Witam Was serdecznie. Jak widzicie, jest cudownie, pięknie i wspaniale. W dzisiejszym odcinku zobaczymy troszkę, jak dwa światy się stykają ze sobą, czyli pustynia i ocean indyjski, w tym wypadku turkusowa woda. I super entuzjastyczny dziś prowadzący. Zapraszam, intro i lecimy. Zapraszam, idziemy do wody. Super. Widać mnie? To świetnie. Dotarliśmy już po zmroku do kempingu. Jesteśmy otoczeni przez ćmy. To jeszcze raz ja. Browara schowam, żeby nie było. Jutro rano Wam pokażę, ile się gnieździ na naszym samochodzie przez całą noc ciem. One później uciekają i się chowają. I poranek na kempingu. Wczoraj wieczorem pokazywaliśmy Wam, ile ciem lata w koło i tutaj dowód, jak nas obsiadły, proszę bardzo, na namiocie raz, dwa, z 15 sztuk, ale to nie wszystko, zaraz z drugiej strony będzie pokaz. Się zagnieździły. Dobra, uwaga. Jeszcze ma ryby, tu trzeba wstanąć, bo one... Do przykrycia namiotu mamy specjalną kapę. I już nauczeni doświadczeniem, uwaga, ćmy nie są podstawione. O, tutaj sobie ładnie siedzą. Ale to nie jest wszystko. Tak sobie spinamy, uwaga. Jak otworzymy, to o, dwa, wow. Cztery. Teraz siedzi ich tu. To jeszcze nic, wczoraj rano hitem były paski. Proszę bardzo. 4 jeszcze się ostały. Wow. Taka wielka. Dobra, dawaj, drugi pasek. Tu jeszcze, proszę bardzo. Otwieramy drzwi. Otwieramy drzwi, tu siedzą wszędzie. Tam. O, wyskoczyła. Także, jak widzicie, walczymy z kolonią, żeby nam się tutaj nie przemieszczała razem z nami. Ale spokojnie, spakujemy się i jedziemy. Nie ma co się martwić, bo dzisiaj jedziemy w kolejne fascynujące miejsce. Auto już spakowane i ruszamy. Wyjechaliśmy z naszego kempingu i po drodze zdecydowaliśmy, że wjedziemy na małe wzgórze tutaj z latarnią morską, którą właśnie widzicie za mną. I po drodze widzieliśmy dwa piękne osobniki emu spacerujące, przechodzące przez drogę.
Dotarliśmy do kolejnej pięknej lokalizacji nad Oceanem Indyjskim, do Coral Bay, czyli Zatoki Koralowej. Jak widzicie, piasek wchodzi w wodę, jest bardzo płytko tam, a zaraz za tym jest rafa. Dosłownie w zasięgu ręki od brzegu, nie trzeba nigdzie wypływać. Wchodzi się po prostu do wody i też to mamy zamiar zrobić, żeby sprawdzić, jak tam temperaturka w tym miejscu. Kontynuujemy naszą trasę wzdłuż wybrzeża i dziś krótki przystanek na skalistych klifach, które słyną z tego, że powstają tutaj gejzery, które wystrzeliwują wodę nawet na 20 metrów. Jak widzicie, znak głosi, że królewska fala potrafi zabić i faktycznie trzeba być ostrożnym, bo tutaj siła oceanu jest naprawdę ogromna. Nie na darmo jest to ostrzeżenie, że ta wielka fala zabija, bo naprawdę jest ogromna siła i może wciągnąć człowieka i naprawdę będzie po nim. Niezwykłe miejsce, ale jedziemy dalej. Zauważyłem jadąc, że jest kolczaty diabeł, którego szukamy bardzo długo i mam nadzieję, że się nie mylę. Jest! Ależ jest piękny. Mały, zejdź z drogi. Słuchajcie, tego oto gościa bardzo trudno zauważyć w krzakach. Jak widzicie, jest kolczasta jaszczurka. Szczęśliwie po prostu jadąc zauważyłem, że jest ten charakterystyczny kształt na drodze, bo tak najłatwiej go zobaczyć, kiedy on zmienia swoją lokalizację na drodze. On żywi się mrówkami, potrafi zjeść do 3000 mrówek na jednym posiedzeniu. Wziąłem patyczek, przeniosłem go z drogi, bo słyszę, że jedzie auto, pewnie by zginął tutaj, bo on generalnie jak zastygnie bez ruchu, to tak stoi bardzo długo, więc uratowaliśmy go po prostu, szkoda go bardzo. Jeszcze z tych emocji wszystkich i tej całej akcji ratunkowej pomyliłem chyba nazwę. Po angielsku ta jaszczurka nazywa się Tawny Devil, czyli kolczasty diabeł, a po polsku nazywana jest molochem straszliwym. Ciekawa nazwa. Naprawdę nie mam słów, bardzo się cieszę, że go w końcu znaleźliśmy. No, tym razem tropiciel Mariusz dał radę. Niesamowicie go dojrzał. Nie wiem, jak to zrobił. Fantastycznie poszukaliśmy go strasznie długo. No i teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, jedziemy dalej.
miejsce jest bardzo interesujące i niezwykłe. Te formacje skalne wcale nie są skałami. Są to żyjące ekosystemy milionów rodzajów bakterii. Jedna z nich, cyjanobakteria, uważana jest za jedną z najstarszych żyjących form na świecie i ma ponad 3 miliardy lat. Woda w tym miejscu, w tej zatoce, jest 2 razy bardziej słona niż woda w oceanie. Przez to w tym miejscu nie może żyć praktycznie nic innego, tylko właśnie te bakterie. I w tym miejscu rozpoczynamy zwiedzanie Zatoki Rekina. Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym kamieniołomie. Tutaj wydobywane były bloki skały wapiennej, którą widzicie obok mnie. Ta skała wapienna została stworzona przez miliony, setki, miliardów, tysięcy, bilionów małych muszelek zlepionych ze sobą przez wodę deszczową. I te bloki skalne używane były do budowy domów. Dotarliśmy do jednej z ważniejszych atrakcji w Zatoce Rekina, karmienie delfinów. Ale widzę, że pelikany również przyszły. Te delfiny, które właśnie widzieliście, to zupełnie dzikie delfiny butlonose. Przypływają tutaj praktycznie każdego dnia rano, bo wiedzą, że mogą dostać jakąś rybę od człowieka. I ludzie tutaj karmią te delfiny, ale dają im tylko około 10% dziennego zapotrzebowania na ryby, żeby nie uzależnić delfinów od człowieka. I delfiny same wybierają, czy przypływają na posiłek tutaj, czy wybierają jednak łowić same w oceanie. W Zatoce Rekina liczy się około 300-400 delfinów, ale tylko około 11 z nich jest zaprzyjaźnionych z ludźmi i przybywają właśnie tutaj do zatoki w Manki Mia na deser. Codziennie rano odbywają się 3 sesje karmienia, w zależności od tego, czy delfiny się pojawią, czy nie. Jeśli jest się szczęściarzem, to można zostać wybranym właśnie do karmienia, do dawania ryby delfinowi. Nam niestety się nie udało, ale widzieliśmy je z bardzo bliska. Zmiana klimatów, wskakujemy na kajaki, mamy już kamizelki, ja mam moją elegancką wodną koszulę i wchodzimy do wody szukać różnych stworzeń. To jest, o! Nie, to jest kurde rekin. Fucking shit. To był rekin. To był rekin. Tam jest teraz, też. No. Nie ten na kajaku. Ale mnie wystraszył, jaki był szybki. Wow! Ale szybki bił. Fajna nazwa. Mały spacer z wielkim widokiem. Jesteśmy na najbardziej znanym punkcie widokowym tutaj w Zatoce Rekina, czyli Eagle Bluff. I z góry szukamy dugonga, którego szukamy już od Tajlandii. Jeśli zobaczymy rekina, będziemy zadowoleni, mantę też, ale najbardziej szukamy dugonga.
udany dzień, naprawdę rewelacja. Widzieliśmy wszystko chyba, co mogliśmy, oprócz dugongów, no niestety. Ale widzieliśmy bardzo dużo rzeczy i tym kończymy zwiedzanie Zatoki Rekina. Wieje strasznie, zimno się zrobiło. Się przejęłam tym wiatrem i tym wspaniałym dniem, że nie wspomniałam, gdzie jesteśmy, gdzie kończymy ten właśnie ten dzień. Jesteśmy na plaży Muszelek i nazwa wzięła się stąd, że zamiast piasku tutaj na ziemi jest miliony, miliardy, setki milionów, tak jak wcześniej, małych muszelek. Ha! Pięknie. Jedziemy, jedziemy i jest zielono, są drzewa, pola uprawne, kwiaty i naprawdę nie przypuszczałam, że sprawi, że kolor zielony na horyzoncie sprawi tak wielką radość i przypływ energii. Bo ostatni raz tak wiele zieleni widzieliśmy na wschodnim wybrzeżu, więc to już dość długo. Po drodze do kolejnego parku narodowego jest Różowe Jezioro. Magda się podekscytowała i bawi się dronem, a nie ma tutaj się czym zachwycać. Zwykłe jezioro jak jezioro, tylko żyją w nim algi, które jak słońce na nie świeci pod odpowiednim kątem, powodują taki kolor. Co fajnego? Produkują beta-karoten i z tej okazji stwierdziłem, że wetnę marchewkę. Bardzo fajna i bardzo niezgrabna, taka puściutka. Dobrze, że zatrzymaliśmy się. I po drodze, jak widzieliście znowu, mieliśmy okazję zobaczyć scynka krótkoogonowego i chciałem też go, bo oczywiście był na środku drogi, chciałem go uratować tak jak tego molocha straszliwego, ale ten generalnie przy próbach zepchnięcia go z drogi patykiem otwierał paszczę, żeby nas wystraszyć i było widać jego niebieski, piękny język. Nie udało nam się go zepchnąć, ale widzieliśmy, że jak odeszliśmy kawałek dalej, sam zszedł z drogi. Jeszcze parę słów o tej jaszczurce, która przebiegła przez drogę, która wyglądała jak nadmuchana gąsienica, jakby myśleliśmy. I jej ogon wygląda jak jej głowa, żeby zmielić przeciwnika. Klify, które widzicie za mną, stworzone są z dwóch części. Dolna, ta, w której można wyróżnić wiele warstw, to piaskowiec. Tworzył się on przez 480 milionów lat, a druga część, ta na górze, to skała wapienna i ona tworzyła się podczas ostatnich 2 milionów lat. Jak widzieliście, trochę nam się trasa zazieleniła po drodze, całe szczęście pojawiły się drzewa, ale widok za mną wskazuje na to, że mimo wszystko zostajemy jeszcze w klimatach pustynia, ocean. Widoki są przepiękne i można tutaj spacerować godzinami oraz plażować, ale ten park ma dwie części, jedna ta nadmorska, a druga w głębi lądu bardziej i właśnie tam teraz zmierzamy. Miejsce widokowe. Nature's Window, czyli okno na naturę. Tutaj najbardziej obstrykane miejsce chyba w całym parku, ale naprawdę wiemy dlaczego, bo wygląda fenomenalnie.
A ja tam wolę moją miejscówkę pod skałą, przynajmniej mi się tu kolejka nie ustawia, a widok też mam ładny. Zmieniamy trochę klimat, opuściliśmy Australię. Na chwilę jesteśmy w jednym z państw mikronacji, oficjalnie nieuznawanym przez większość narodów ONZ, jednak istniejących na specjalnej liście właśnie tych malutkich krajów. Więcej o tym kraju zaraz się dowiemy, ale będzie nam potrzebny paszport, żeby dostać wizę. Musimy w tym celu udać się na pocztę. Paszporty podbite, wiza przyznana. Jesteśmy w urzędzie pocztowym, który równocześnie jest głównym budynkiem w całym księstwie. Hutt River Province oficjalnie odłączyło się od Australii 21 kwietnia 1970 roku. Przyczyną tego były nałożone przez australijski rząd limity na skup pszenicy. Tutejszy farmer, a jednocześnie fizyk i matematyk, postanowił jakoś obejść te regulacje, dlatego postanowił założyć swoje własne państwo i mianował się księciem. W jednej z części znajdują się pamiątki i podarunki, jakie tutaj książę otrzymał od różnych odwiedzających. Banknoty z różnych krajów. My zauważyliśmy, że znajduje się oczywiście sekcja Polska i postanowiliśmy dodać naszą cegiełkę w związku z tym. Jako, że wozimy ze sobą stare polskie banknoty, podarowaliśmy 20, 50 i 100, te jeszcze z PRL-u, które już nie są u nas w obiegu, ale będą wartościową częścią kolekcji na pewno tutaj. W zamian za to otrzymaliśmy również kolekcję miejscowych banknotów. W Hutt River obowiązują banknoty 10, 20 i 50 centowe oraz 1 i 2 dolarowe. 2 dolarowy banknot jest to najwyższy banknot, jaki jest tutaj w obiegu. Także mamy walutę miejscową. W Hutt River obowiązują dwa języki urzędowe. Pierwszym jest angielski, a drugim jest Esperanto, które zostało stworzone w Polsce. I stąd znalazła się tutaj ta mapa z mapą Bydgoszczy z tyłu, stworzona w Polsce z zaznaczonym Hutt River, za co książę tutaj jest nam bardzo wdzięczny i bardzo miło nas przyjął z tego powodu. Obecnie w Hutt River mieszka 12 osób, ale mają około 10 tysięcy, nie wiem czy można to nazwać obywatelami, rozsianych na całym świecie, oraz dostają średnio jedną aplikację miesięcznie z prośbą o przyjęcie ich do społeczności. Jednak odrzucają te aplikacje. Co, jeszcze ciekawa rzecz, Hutt River nie płaci podatków do rządu australijskiego, no z jakiej racji, w końcu są niezależnym bytem, ale również przez to nie oczekują żadnej pomocy z zewnątrz, czyli na przykład nie mają opieki medycznej, sami utrzymują swoje drogi itd., itd. I to było bardzo ciekawe doświadczenie odwiedzić to miejsce, no bo w końcu niecodziennie człowiek poznaje księcia. Ostatni punkt w dzisiejszym odcinku to Park Narodowy Nambung. Jest to pustynia z przedziwnymi formacjami skalnymi, nazwanymi pinaklami. Jest tuż obok brzegu oceanu. Pinakle stworzone są ze skały wapiennej i naukowcy sprzeczają się co do tego, jak one powstały. I tu kończymy ten odcinek. Jak widzieliście, te ostatnie tygodnie były bardzo intensywne i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo się działo.
Bardzo się napracowaliśmy nad tym odcinkiem, musieliśmy wybrać same tylko idealne, przepiękne ujęcia. Więc jeśli uważacie, że zrobiliśmy dobrą robotę i ten odcinek Wam się podobał, podzielcie się znajomymi i naprawdę będziemy wdzięczni. Oczywiście dawajcie łapki w górę i zostawcie subskrypcję, bo jeszcze przed nami dużo przepięknych miejsc w Australii. A następnym razem przenosimy się do miasta i zwiedzamy Perth. Typowy przypadek na kempingu. Przesuwaliśmy kamyczek, wyszedł taki pająk. Byliśmy miłosierni i tym oto kijem golfowym przetransportowaliśmy go na jego własny teren, żeby nie zajmował naszego. Ale powiedz, że niemniej jednak, wiesz, mieliśmy trochę cykora, bo mógł być to, wiesz, jaki spider. Jaki? Venomous.